Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Farming Center 2019 Kolonia, odcinek #34. W dzisiejszym odcinku, na początku przepraszam was, jak będzie słychać coś za ulicy, ale no wiecie. No. Mieszkam w bloku, to każdy chyba wie. No i po prostu, no. Mam okno otwarte, a w domu jest... gorąco, można powiedzieć. A czy że gorąco w pokoju to też, ale to dwa... że ja sobie pokój wietrzę, także no, wiecie. Bo ogólnie nie miałem być na kompie już, ale... ogólnie nie miałem już dzisiaj być na kompie. Bo jest 19:35, ale stwierdziłem, że szybko nagram ten odcinek dla was, żebyście mieli i go wrzucę jutro na 10:00, czyli no. Miał być o 16:00 z kolonii, ale będzie jednak o 10:00, no bo się uwinę, no to... tak. No i jutro, w piątek, postaram się... wrzucić... postaram się... ale nie obiecuję. Jeśli nie, no to będzie w sobotę ten film. Następny. Mówię, jak mi się nie... bo wprowadzę teraz taką zasadę, że jak mi się nie uda nagrać filmu, to po prostu nie ma, tak nie będzie, tylko będzie na kolejny dzień na 10:00, nie? No bo po prostu teraz tak... trzeba trochę... no. Tak. I ten. No także... postaram się nagrać chyba... jakie ostatnie były żniwa? Chyba Facebrona postaram się nagrać. Ten pelet tam postaram się Facebrona nagrać. Na piątek. A jak nie na piątek? No to na sobotę, no. Mówię, jak się nie uda na jutro, czyli na piątek, no to na sobotę. Będzie? Ale będzie. Bo po prostu... no, im bardziej sobie tak będziemy co dwa dni przedłużać, no to najwyżej sobie troszeczkę mniejszy będzie odstęp. Zawsze te dni będą uciekać bliżej nowego farminga będą. A jak będzie nowy farming, to od razu nowa seria wlatuje z Michaelem. A i czemu się spytacie, czemu tak jasno jest? No bo mam tego moda. Tego... dodatkowe ustawienia gry, co są? O, ten. I tu macie HUD, celownik, można włączyć godziny, czat, data. O, takie mruganie. Ile na przyczepie jest? Jasność 2.0 akurat ekranu. A jakbym miał 1.0, to tak by było. Czy to tak by było standardowo? Tak jak było na mapie. Ale ja tak się nie lubię tak ciemno. Znaczy no, przyzwyczaiłem się do... nie, trójka to jest za jasna, ale przyzwyczaiłem się już do tej dwójki i no... po prostu sobie gram na dwójce, nie? Najlepsza jasność to jest takie... to jest tak 2... Tak 1.6... 1.6 do 2. To jest najlepsza jasność. A ja mam 2.0 zawsze ustawione, bo się przyzwyczaiłem już do tej 2.0. I nawet ładnie w dzień jest tak jaśniutko. Zawsze miałem ciemnego tego farminga i no. No i w dzisiejszym odcinku talerzujemy i zapinamy case'a, który stoi gdzieś tam. Z przyczepą. Muszę go ściągnąć na gospodarstwo wreszcie. Przyczepę odczepić. I zaczepić siewnik. I będziemy siać już. Tutaj to nowe pole, czyli pole numer 5-6. Będziemy sobie tam siać. Ryę najprawdopodobniej. Ryę wygląda tak, czyli to jest to. No to ryę możemy sobie zasiać. Do prawej, o, aż prawy płot ściągnąłem. Także to jest super. Podoba mi się to bardzo. Niech cały świat się dowie, jak Polacy pracują, jak... Polacy bawią się po pracy. Nie wiem, kurde, ale ta nuta mi weszła w głowę teraz. Wasze zdrowie, ta nuta się nazywa. Niech cały świat się dowie, jak pracuje... jak bawi się Polak po pracy. Coś takiego, jakoś tak. Powiem wam, że weszła mi to w głowę ta nutka przez artystę. Tak, przez artystę, macie rację. Dobrze słyszycie, nie przesłyszeliście się. Bo ogólnie artysta wrócił sobie do nas na Discorda. Zaczął z nami grać w CSK i w Bizestura. No,
Także. O, a może na piątek wiem, na piątek biznestura nagram. Właśnie, biznestura nagram. Żeby było coś innego, a nie farming. I wtedy będę miał ten jeden dzień dodatkowy. Ten jeden dzień dodatkowy będę miał, żeby nagrać sobie Facebooka. Tak. I to brzmi jak plan. No i myślę, że tam jak będzie, będą dwa farmingi, jeden inny odcinek, wtedy to będzie fajnie. Że jak będą dwa farmingi, jeden odcinek inny, wam się spodoba. Na przykład Minecraft. O, tu stoi case, jak widać. Na przykład taki Minecraft jak będzie, to żeby, no. O, Minecraft jest tam mało oglądane, ale sobie wrzucam, żeby po prostu był odcinek tak. I wy też jesteście pewnie ciekawi, jak ja tam się rozbuduję. W sumie ja też jestem ciekawy, bo nie myślałem nad tym. Szczerze mówiąc, to nie myślałem jeszcze nad tym, jak tam... jaką budowlę postawić, w sensie budowlę. Jaki domek. Ale chyba na spontanie będziemy to robić. Dobra, tu poprzeczniaczka trzeba walnąć. Od asfaltu to na końcu się zamalnie. Tutaj tego stogu trzeba naraz walnąć, żeby był zrobiony i no. Po prostu, żeby był zrobiony. Nie będę się wam tłumaczył dlaczego. Plan miałem gdzieś tak 15-20 minut potalerzować i resztę dosiać te 10-15 minut sobie posiać. Bo talerzowania dawno nie było na kanale, a siebie były niedawno. Także postanowiłem sobie, no. Pomyślałem sobie, że lepiej zrobić sobie troszeczkę więcej talerzowania niż siewów. Dobra. Tutaj lecimy ten przejazd i tutaj tym króciutkim wracamy, ciągniemy tam. Albo wracamy tym, pociągniemy sobie te dwa poprzeczanki od asfaltu. I potem już tu będziemy sobie normalnie jeździć. Myślę, że to brzmi jak plan. No te wysepki są fajne, dlatego nie wycinałem ich. A to zawsze jakieś urozmaicenie na polu, nie jest takie puste. A trzeba cisnąć kolonie, tak jak mówiłem kiedyś. O właśnie, pola trzeba kupić. A tak będziemy na prostej tutaj jechać. Dobra, kupujemy pole numer 53. Kup. 52. I na razie nie mam kasy. I czekam, aż panel sobie dokręci. I tam codziennie praktycznie dostaję tam 13 tysięcy, bo... No to praktycznie dziennie jedno pole się kupuje. Praktycznie. Zarabia. 54 trzeba kupić. 20 tysięcy. Trzeba powoli odkładać na nowy kombajn, żeby kupić. No kupić albo no. Tak, kupić, no bo już testy były. Myślę, że ten roster masz będzie chyba kupiony. Tak mi się zdaje, że chyba był najlepszy. No John Deere to już klasyk jest, także no. John Deere nie chcę po prostu kolejnej serii z John Deere'em. Nie to, że nie lubię John Deere, ja uwielbiam John Deere, przecież wy o tym wiecie, że uwielbiam John Deere, ale nie chcę po prostu John Deere'a, bo jest za dużo tych John Deere'ów. No. Mi się ta moja puma czarna spodobała. Bo mamy ją na serwerze na Dobnicy, bo gramy sobie na Dobnicy, tak o, na luzie, z Michaelem. Ale tam czasami jest stream z tego. No także jak tam sobie gramy, to ja praktycznie pumą cały czas jeżdżę. A Michael jeździ sobie tam Newfoundlandem, T7-ką. A ja sobie czarną pumą jeżdżę tam właśnie. I mi się spodobała właśnie od tamtego save'a mi się spodobała ta puma. Znaczy ja od początku, no przepraszam za to, no ale po prostu muszę pokój uwietrzyć, żeby do spania się lepiej spało, żeby było świeże powietrze i nie było taki napromieniowany ten pokój, nie? Bo znaczy jak mnie promieniujesz.
Dlatego nagrywam sobie ten odcinek szybko dzisiaj, żeby jutro mieć już... No, jutro, bo jutro mam na praktykę idę, także jutro mnie nie będzie w domu. W sumie dzisiaj jestem na praktyce, jakby to oglądacie, to jestem dzisiaj na praktyce, tak? No i nie będzie mnie w domu po prostu. Ale o 10 się uda wrzucić film. 34 z kolonii. Także fajny numerek, fajny. Nie powiem, że nie, bo ciekawy numerek. Ja lubię takie numerki. W sensie... Nie będę zaczynał nowej serii z Farminga, no bo nie opłaca się. Ewentualnie jakieś luźne odcinki będę robił. To też nie codziennie, tylko tak co dwa dni. Na przykład w jednym odcinku będziemy robić akcję Szambo, w sensie Gnojowice. A w kolejnym odcinku na przykład będzie jakaś orka, nie? Co odcinek inne maszyny można wtedy brać? No ale to... O, może jakiś rocket trzeba będzie nagrać, wreszcie roketa też. To te dwa długie zagarnę przejazdy i wtedy już raz, dwa pójdzie. Jak te długie będą zagarnięte... No, tą 4-metrową talerzówką robotka idzie. Mogłaby być lekko szybciej, ale... Zobaczysz, jak te długie tutaj odjadę, wtedy te długie skończę, to raz, dwa pójdzie. Wtedy te długie się przejedzie, te dwa przejazdy, a tam po tych krótkich raz, dwa będzie. Będzie szło raz, dwa tutaj widzę. No tutaj, a bo to drzewko było do tego, że tak było odnięte. Wywaliłem to drzewko, bo mi przeszkadzało. To drzewo na razie na miejscu zostaje, nie usuwam go. Chociaż... Czasami irytuje to drzewko, ale... Nie wiem, zobaczę, na razie jeszcze zostawię. Jeszcze zostawię to drzewko. Oj! Ale czemu to tak klawisze mi odbiły? Się kliknąłem Ctrl-W. Ale coś nie zatrybiło. Nie wiem czemu. Nieważne. Ale zrobimy sobie 20 minut talerzowania jednak. Bo tutaj zobaczycie, że zaraz dwa pójdzie. Ten długi przejazd robię, to tutaj raz dwa pójdzie. To niech sobie ja to tylko wyrównam z tym zagajnikiem. Jak to będzie wyrównane, to zobaczycie, że to będzie cyk-cyk i będzie, już będzie skończone. Bo to co przejazd się będzie skracać. Z dwóch stron praktycznie. Także fajnie, fajnie. Au. No, Mareczek tam widziałem, że troszeczkę przegonił mnie na kolonie, ale to... O nie, mnie to tam nie interesuje już. Jeszcze... No, bo co? Ja sobie gram po swojemu, powolutku. Ale pola mam kupione już dodatkowe, to nie chcę tylko żyć. Tutaj będzie teraz plan kupić 54. Tutaj te malutkie pola chcę na razie wykupić te. Żeby tutaj już połączyć tutaj. Znaczy tą 54 teraz osobna, ale... A tutaj te chcę już połączyć. Mieć tam po prostu ryja zasiane na nie. To są 5 pól. Czyli to będzie... 20, 40, 50, około 80 tysięcy około będzie wykupiony ten kawałek. No to jest panel dobre 3 maksymalnie 4 dni. Gdzieś tak 4 dni kręcenia panelu. No. Także na spokojniutko. Dobra, dwa przejazdy i tutaj ten zagajnik będzie wytalerzowany. I potem już będzie szło... 4,5 metra talerzówka ustawione. 4,4 nawigacja, to robotka idzie.
No ma 4 metry, no ale na 4-4 zawsze ustawiam nawigację i bierze na styk, ale bierze. Skoro bierze 4,5 metra, to po co... No, 4,5 metra, no tak... Jak jeden koło drugiego jada, ale tak... Trochę szeroko wygląda. Ale on no to bierze. A oczywiście także miałem półgodnika, jakby ktoś pytał. Także no. Po co jechać na 4 metry? Jak ona bierze 4,5 metra, tak? No to przecież pół metra, no to... 4 przejazdy, to mam jeden darmowy przejazd, nie? Robię 4 przejazdy, to mam tak jakby jeden do przodu przejazd. I za 4 przejazdami biorę tyle, co bym zrobić musiał 5 przejazdów, nie? No. Tak. Coś mnie zatoczki tutaj biorą, czyli będę miał katar. Ale to przeżyjemy. Nie ma to tępego, przeżyjemy. No mamy się który? 5 maj. No jutro 6 maj. Już. No także... Ten. Elegancko. Robotajku na Ukrainku. Oj, elegancko. Dobra, tutaj na długie już wyjechali. Znaczy długie, no. Teoretycznie długie, nie? No i to jest ostatni, najdłuższy przejazd na tym polu. Może jedno lekko za dużo, jeden przejazd, zostawiłem. Nie, dobrze. Nie, bo wtedy przejada tak. Zostałem dwa w środku i tak. Dobra, jakoś da rady. No bo czyta, to raz, dwa pójdzie, bo tu już widzę, jak to już malutko zostało. Przecież ja w dół zjeżdżam, coraz krótszy przejazd widzę. To tamten był najdłuższy przejazd, co jechałem. Na tym kawałku. I przed co przejazd coraz krócej ma. Miniaturkę mam zrobioną, także możemy do końca to talerzować. Dobrze, talerzujemy to. Takie myślę, że 22 minuty talerzową klanką wystarczy. No i tam zasiejemy tamten mały kawałek, to ile tam będzie 10 minut. No może mniej siebu będzie, no ale... Na przykład, o, z siebu zrobię wam dodatkowy odcinek. Będziemy kopać ziemniaki na przykład, o. O, o, i to jest plan. Będziemy kopać ziemniaki. W sensie będziemy sobie siać tam jedno, dwa pola. I no, będziemy kopać ziemniaki będziemy. W kolejnych odcinkach, także też dobry pomysł. Ziemniaki już gotowe do zbioru są. Jak się nie mylę. Skład gleby wzrost. Ustój męciny, ta. Już jest gotowy do zbioringu. No i lecimy tam piątkę, szóstkę zasiać. Elegancko. I będzie gitara. O, trzeba to zasiać. No i tak. Panel sobie tam powoli kręci. Nie wiem, czy się na jeszcze jednego nie skuszę panela. Jakby oni sobie tam troszeczkę więcej kręciły. Nie, i to nie będzie zabicie serii, tylko będzie przyspieszenie serii, tak? Że ja wtedy będę pola sobie już wykupywać co tam co dwa odcinki na przykład. Co dwa odcinki, dwa pola kupić, nie? Przykładowo. No to co dwa odcinki, co dwa pola. Co dwa odcinki, dwa pola, sorry. No to około zostało. Jakby tak nie patrzeć. No to zostało około. Około 20, może 30 odcinków. Może uda mi się w 50 zamknąć, w 50 odcinkach. Kurde, ja się trochę za dużo się na tych seriach bawię. Znaczy ja bym... Dobra, nieważne.
Bo ja serię zacząłem w październiku tutaj. Kolonię zacząłem w październiku. No czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No to 6 miesięcy, to już pół roku jest. Także w pół roku 30 odcinków. Ili 180 dni, dziś powiedzmy. 180 dni. No to wychodzi średnio co... Co 3 tam, czy tam co 4 dni odcinek, tak to było mniej więcej jakoś to wychodzi. No, także gitara. Także to mi się podoba. Na kolonii mam 62 godziny, także... A przejadę tędy. No zobaczcie, to mówiłem, że już raz dwa pójdzie, bo już mam tutaj Klinix. Także to też raz dwa idzie. Ta leżówka ładnie robotkę robi, tylko jakby była szersza, nie? Nie wiem, czy se... Kurczę. Jakieś 6-metrowe sobie nie kupię. W sensie takiej... 6-metrowej, ale ciągany, nie? A zobaczymy, czy są jakieś ciągane. Czy ja mam ten pak Wadersatu, czy nie mam? Pewnie nie mam. O nie, nie mam. Bo 6-metrowej to tu jest taka. Do poplonów od razu. ¿220 koni, czy pod John Deere dalej chyba? Puma ma chyba 270 koni. Tak. Dobrze, to, no myślę, że takiego kuna myślę przykarną, chociaż ja nie będę chciał poplonów, ale może. Może się skuszę na jakieś pole z poplonem. Nie wiem, pomyślę nad tym. A akurat jest na 52 poplon, także no. Idealnie do salerzowania, także jakiś tam... A co ci by dało? Malutki. Aj, to się da. 3000, czyli jeszcze 10 tysięcy i będzie pole numer 51 kupione. A także spokojnie, to się da. Myślę, że z 15-20 odcinków i będzie po serii. Czyli 20 odcinków co 3 dni, powiedzmy. No to 60, czyli 2 miesiące jeszcze teoretycznie. Osinę powolutku sobie osinę ogarniam, no bo po co szybciej? Powolutku, ja mam czas. Do nowego farminga po prostu muszę skończyć tą serię i tyle. W sensie wszystkie moje serie z 19 chcę skończyć. Do nowego farminga i tyle. No potem jak zostanie na przykład te 2 miesiące do nowego farminga, no to tam jakieś, wiadomo, tak. Jakieś tam luźne odcineczki sobie nagrywać. Typu jakaś akcja, której nigdy nie robiłem, na przykład akcja trzcina cukrowa, czy tam akcja zbiór bawełny. Znaczy zbiór bawełny chyba zbierałem na odcinku kiedyś. Ale na przykład sadzenie topoli, odcinek o. Dobra. Także elegancko. No i elegancko. Tutaj pole skończone.
Że mam ile? 25 minut? No. Nawet lekko dłużej zeszło niż myślałem. Ale dobra. Ja mogłem przed odcinkiem do 5 minut jeszcze te długie zrobić przejazdy i wtedy tylko na tej krótkiej to zostawić. Ale dobra. Dobra. Biegniemy tu. 10 tam pszenicy, no świnie akurat nie będą wybrały. Za 5 godzin będzie ich kolejna świnia, także luz. Także jedziemy tu na gospodarstwo, stawić tam szczepę i pośrednik jedziemy szybciutko. Zasiać tam ten kawałek malutki. I będzie, myślę, że te 35 minut odcinka, tak jak było planowane. O, 60 tu stoi. A ja jej szukałem. Dobra, po odcinku się wycofię i się wysypię tam szczepę. Już pewnie i tak zapomnę i zostanie, tak? Ale nieważne. No, siewnik muszę tu zostawiać. Bo czemu by nie? Nie kukurydza, tylko trzcina też nie, sączniki też nie, soja też nie, bawełna też nie, topola nie, ryje. Pierwszy raz tę stronę mapy jadę siać. No, ale ja to na dwa razy zagarnę. Także dobrze, fajnie, podoba mi się to. I lecimy, dur. No fajnie, fajnie, że to na dwa razy. Fajnie, że to jest górka też. Ale dobra, się wciągnę na nią. No, Optum trochę traci mocy na tych górkach, ale spokojnie. Spokojnie, dam radę. Tam też jest górka. Dobra, dam radę. Przeżyjemy. Zwapnowałem sobie to na szybko przed odcinkiem. A save'a sobie dwa dni czekowałem tam po godzince. No, mogłem sobie jednego dnia przesiąść, mogłem. I bym to w dwie godzinki ogarnął wszystko. Ale po prostu no, tak wyszło. Miałem tam wolne pół godziny. Wczoraj chyba. No, we wtorek. No, miałem wolne pół godzinki. A poszedłem sobie szykować save'a tutaj. Zwapnowałem sobie ładnie. Do 22 miałem czas. A już sobie to ładnie zwapnowałem. Także nie jest tylko żyć, nie? No, jeszcze kombajny nie zdążyłem zjechać, bo to w ogóle na spontanie jest ten dziennik nagrywany. No i ja muszę jeszcze iść lekcję zrobić. Znaczy, no teoretycznie nie muszę, ale... Idę sobie zrobić, żeby po prostu nie było jutro czwartek. Znaczy dzisiaj czwartek. Przydałoby się zrobić tę lekcję wreszcie, nie? No z dwóch tygodni. Znaczy tam głównie tylko notatki powklejać. Trzeba głównie notatki powklejać. No i przydało... No. Trzeba notatki tylko powklejać. Tak więc przydałoby się to zrobić, nie? Bo jak wrócimy do szkoły, tego 30 czerwca... 30 czerwca, tak. Tylko też jesteś dobry agent. 29 maja mamy niby wrócić. O, 29. Także ciekawie, ciekawie. Więc przydałoby się to uzupełnić troszeczkę. Znaczy uzupełnione mam, tylko powklejać. A notatki z historii... No dobra, to się ogarnie. O, ciemnica wbija, a no bo tak, bo 19... Oj, co ja robię? To miałem kliknąć. Bo 19.30.
Ale widzisz, to dwa przejazdy, tam jeden do końca będzie zasiadny. Czyli będziemy mieli ile? 30? A mamy 33, będzie 33 minuty. O, czyli standardowa długość. Ostatnio był 27 minut, czyli troszeczkę krótszy, to ten będzie o 6 minut dłuższy. A ja to tak... Wie to no. Ja to tam na oko walę te odcinki, nie? Oj. Ja to tam na oko walę te odcinki. W sensie czasowo. Zależy też od roboty, nie? Bo akurat wyszło w tamtym odcinku, że mi się udało skończyć tak idealnie w 26 minut, nie? 27 minut. Że skosiłem to, zbadałem to, jeszcze poorałem, tak? Więc tamten odcinek był dużo ciekawszy niż ten, co będzie teraz. Bo tu jest talerzowanie i tak. Zabiegał na chodzę? Byłem. Robiłeś tam panie? Zara. Dobra, kończymy akcję. Zajeżdżamy tu. Ten przejazd kończymy i zwijamy. No i gitara, 22 minuty. 32 minuty, sorry. Do tyłu składamy się. No i takim akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. 32 minuta, na razie.